panie dyrektorze. Dziękuję, panie Jerzy, dziękuję. Proszę, panie Karolu. Dziękuję bardzo. A może z mleczkiem? Nie żądajmy zbyt wiele. Dlaczego? Nie można mieć wszystkiego. Ależ to drobiazg, panie Karolu. Nie chcę być niedyskretny, panie Karolu. Czy wy się, że tak powiem, bliżej znacie? Bliżej? Z kim? Z Romanem? Jeszcze ze studiów. Jak, z panią Ewą? Z jaką panią Ewą? No i... O to panu chodzi. No skąd? Nawet nie wiedziałem, że tak ma na imię. No, to jest akurat najmniejszy problem. Zwykłe czy skondensowane, panie Karolu? Zwykłe, proszę. Dziękuję, panie Ewo, nie chciałem sprawiać kłopotu. Ależ to drobiazg, panie Karolu. Jak pan to robi, panie Karolu? Co? Nie, akurat może pan wszystko spokojnie powiedzieć. Nie rozumiem, o co panu chodzi. No widzi pan, co się z nimi wszystkimi dzieje? Żeby pan chociaż był przystojny. A mnie się na przykład pan Roman bardziej podoba. Niż pani Ewa? Nie, no niż pan Karol oczywiście. Uspokoił mnie pan. Nie, no pierwszy raz coś takiego widzę. Nie, przesada, panie dyrektorze. Nie, 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 panie Karolu, pan musi mieć jakiś sposób. Żadnych sposobów. Ja tylko naprawdę lubię kobiety.